Siema, z tej strony Bartek, a to kolejny odcinek oczywiście z gry Blockade 3D, czyli z serii, której dojdziło nie było na moim kanale, a aczkolwiek no, jakoś tak wypadło, że nie ma co tych że robić, dlatego właśnie nie pojawia się zbyt często odcinki. I to w dzisiejszym odcinku przytestujemy sobie kolejną broń, która miała się pojawić już dość wcześniej, aczkolwiek no, wyleciałem po prostu z goły, żeby ją wam po pokazać. Mianowicie chodzi mi tu o broń Jackhammer Lady. Hmm, oczywiście ona jest za $65. Jest to oczywiście kolejna broń również yy, typu Lady, więc moje ulubione oczywiście broń. I co dzisiejszym odcinku właśnie sobie taką bronią dzisiaj pogramy. Tak, oczywiście na sam początek, może jakaś tam prezentacja tej broni, jeżeli chodzi o statystyki, a potem pokażę ją Wam właśnie na jakimś serwerku. Mam nadzieję, że to będzie taki serwerek raczej yy, typu zamknięty, ponieważ raczej to jest. No, jest chyba shotgun, mi się wydaje, więc shotguny się dos doskonale sobie prostu radzą w zamkniętych, że tak powiem. No, na, za na zamkniętych mapkach, tak? Ok, na razie do rzeczy. Y oczywiście Jackhammer Lady. Dimage ma na 5 kreseczek, więc dość fajnie, jeżeli o to chodzi. Na przykład zwykła właśnie Jackhammer ma 4 tylko i wyłącznie te kreseczki, więc o jedną kreseczkę y jest słabsze, jeżeli właśnie chodzi o zwykłą broń, o zwykłą jej wersję. ROV ma oczywiście praktycznie na max, tam jedną krateczkę brakuje, zobaczymy jak zwykła, no zwykła raczej się pod tym względem nie różni, jeżeli właśnie chodzi o Lady. Klip troszeczkę o prawie pół krateczki lepszy niż zwykła wersja właśnie Jackhammera. Amo oczywiście, no jak to amo w shotgunie raczej nie będzie zbyt um, dużo właśnie tej amunicji, no bo to jest shotgun. I dystans też jakiś tam, można powiedzieć, że na bliskie, właśnie jest po prostu tylko na blisko. Tak, ta broń, oczywiście, tak jak już powiedziałem, 65 ta broń kosztuje. Na promocji możecie ją w sumie zdobyć, jakąś tam myślę, że tak powiem, w mniejszej cenie. No i okej, okay, teraz w takim razie, jeszcze na start, zanim zaczniemy, to pragnę Wam przypomnieć, że jeżeli nie Wam wspólne to zostawcie łapeczkę w górę, komentarze pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subskrybujcie. by na bieżąco z materiałami. A ja w takim razie teraz zrobię sobie krótkie cięcie i widzimy się już na jakimś fajnym serwerku, którym sobie po prostu tą broń przetestujemy, więc. Okej, okay, po krótkiej przerwie, jak widzicie sobie, jakiś tam serwer znalazłem, mianowicie jesteśmy na Battle 6 Epic, więc jak dla mnie jest to troszeczkę taka mapka, że tak powiem, no zamknięta. Aczkolwiek nie do końca, więc zobaczymy sobie również jak ta broń sobie radzi na średnie, długie oraz krótkie dystanse. I okej, okay, teraz w takim razie chodźmy sobie na resztę. Broń nie nadaje się zbytnio do dystanse typu krótkie, więc musimy sobie radzić. A znaczy na długie, przepraszam, i musimy sobie jakoś radzić na dystanse długie. Okej, okay, zabiliśmy jedną osobę, więc wystarczy, że na blisko jeden strzał w główkę pójdzie i gościu ginie. Dobra, to jest w sumie dość dobra wiadomość. Okej. Okay. zobaczymy, jak w takim razie na średnie. No niestety teraz zabijem gościa granatem, więc to się nie liczy, na długie dystans, o na długie dystansce broń sobie radzi średnio, naprawdę bardzo kiepsko sobie radzi na ten moment, jak zauważyłem, no chyba, że go się totalnie nie trafiłem, ale no nie jestem pewny 100%, więc muszę się jeszcze troszeczkę poupewniać. A co do samej broni? Po 15 pocisków w magazynku. Jak widzicie 90 tam na, w kieszeniach pochowane, więc dość malusienko, jeżeli właśnie chodzi o amunicję do, tego, do tej fajnej broni. I okej. Okay. Teraz w takim razie znaleźliśmy sobie nasze ofiary i sprawdźmy jeszcze sobie jak ta broń sobie w miarę. Dobra, zabity. Jak sobie właśnie ta broń w miarę radzi, tak? Ale widzę, że ta broń raczej do moich ulubionych nie będzie należała, bo ja jestem raczej graczem, który, że tak powiem, gra na dłuższy dystans. Ale na, na bliski sobie radzi, nie powiem. Na bliski dystans ta broń jest super. Jeden strzał w głowę i goście po prostu pada jak worek kartofli, nie? Więc to jest w sumie okej, okay. nie powiem. O ty dziadu. Okej, okay, więc naprawdę bliskie dystanse plus dla tej broni. Tak, oczywiście Odcinek nie będzie zbyt długi, dlatego że to jest broń testowa, ale możecie również dawać nas w komentarzach pod filmem, jakie tam kolejne bronie mogę sobie ogarnąć, bo może, bo wiecie, święta się zbliżają, więc myślę, że można sobie również jakieś tam nowe bronie właśnie ogarnąć do blockade'a, po prostu, bo będą promocje prawdopodobnie, tak? I właśnie dzięki temu mogę sobie jakieś tam większą ilość broni również dokupić. Aczkolwiek, no, nie wiem, czy będę chciał jakieś tam super ultra broni kupywać, ponieważ, no, na ten moment mam po prostu wszystkie bronie. Myślę, że do gry na, na różne dystanse, tak? Oddziod. Dobra, zabity. Troszeczkę niestety. Z celnością chyba mi się wydaje, to samo jest jakoś kiepsko, bo to jest w sumie shotgun, to jest ra raczej zrozumiałe jak dla mnie. Ponieważ raczej shotguny mają, że tak powiem, duży rozrzut, więc no niestety, ale. Urok, że tak powiem, shotgunów. I tak jak mówiłem, musimy raczej się zbliżać do typów. jak najbliżej do tego... Do, dopiero strzelać, ponieważ no. Jak widzieliście, na dość dłuższe dystanse po prostu ta broń, no nie, doleta, nie, nie dolatują te pociski jak dla mnie, tak po prostu było widać po prostu na nagraniu chociażby, że te pociski nie dolatują po prostu na średnie oraz wy, 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 na dłuższe dystanse, tak tylko i wyłącznie broń na, krótka, na, krótko, na krótki dystans, niestety. Żeby po prostu kogoś zabić, Trzeba się do niego jak najbardziej maksymalnie zbliżyć. Więc ta broń jest od razu wam mówię, że na, raczej na dystanse krótsze. Na takie bardziej, bardziej równie zamknięte mapki. Niestety, ale no cóż poradzić. Taki urok właśnie. Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. Troszeczkę sobie jeszcze oczywiście postrzelamy i zakończymy sobie ten odcinek, bo już w sumie chyba o tej broni wszystko powiedziałem. Oczywiście, jeżeli chcecie kupić to... Wydaje mi się, że raczej jeżeli, chodzi, jeżeli zależy Wam na, na statystykach broni, w sensie na shotguna, to po prostu kupcie Lady, bo jest znacznie lepsza niż y, zwykły Jackhammer, ale jeżeli po prostu Was nie stać na, na tego Lady, to po prostu kupcie, albo Wam po prostu przeszkadza jakiś tam y, te, ta ładna Hello Kitty właśnie na broni, to po prostu kupcie zwykłą wersję, tak? Aczkolwiek raczej chyba, wydaje mi się, że tylko i wyłącznie dla fanów shotgunów, tak? Bo Raczej, że tak powiem, ludzie, którzy, że tak. Yy, ludzie, którzy po prostu używają tylko i wyłącznie karabinków i tak dalej, to tylko i wyłącznie mi się wydaje, że. że to nie, to nie jest broń dla tak? Po prostu. od ty dziadu. Dobra, poczekajcie. Pyk, dobra. Już chciałem go zabić yy, przy pomocy pistoleciku, ale no. zrezygnowałem. Dobra. Niestety troszeczkę medykamenty mi się kończą już, ponieważ no... Zużyłem je niestety, no ale na co ja poradzę? Nic za to nie poradzę. Dobra, koniec mapki. Zobaczymy w takim razie jaka mapeczka będzie. I w razie czego zrobimy sobie krótkie cięcie. No dawajcie mi tą nową mapeczkę. Dawać mi ją. Co się długo... O Jezu, nie, dobra. W takim razie widzimy się po krótkiej przerwie. OK, witam was po krótkiej przerwie. Jak widzicie kolejna mapka. Tym razem jesteśmy na Battle 10 Star. Troszeczkę dużo ludzi jest, więc myślę, sobie postrzelam. Aczkolwiek to jest raczej mapka na niestety yy, troszeczkę dłuższe dystanse, nie musimy po prostu chodzić na respa i zabijać w tym momencie, bo inaczej nie jesteśmy w stanie nikogo zabić, jak dla mnie. Więc pyk, 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 pyk. Ajdź. Ale troszeczkę ubiłem tych ludzi, więc spoko. Okej. Okay. Dobra, proszę Państwa, w takim razie. Mówię, nie będę teraz w tym momencie, w tym odcinku grał na fragi, po prostu mi się to nie opłaca, bo to nie jest broń. To nie jest broń do, do fragowania, to jest po prostu broń do prezentacji, jak dla mnie. Pyk, no, pyk, dobra, jeden zabity. A, no i nuby oczywiście, kurde, z RPGa na mnie, no. no. Jakże mogłoby być inaczej, proszę Państwa? No, niestety. Okej, okay, pyk, pyk, pyk. Dobra, proszę Państwa, trzeba w takim razie troszeczkę sobie pofragować w miarę możliwości no ale niestety nie da się pofragować jak gości mają sniperki, no kurczę, to nie będzie takie łatwe jak mi się wydawało w tym momencie, no ale no no co ja poradzę, no nic się nie poradzi, prawda? może po, może po prostu teraz zmienimy sobie respa, bo widzę, że niebiescy po prostu, że tak powiem ładnie odgadnie, więc trzeba tr sobie iść na innego respa Pyk, pozabijać w miarę możliwości, aczkolwiek, kurczę, otoczony jestem, ale troszeczkę sobie pofragowałem. W tym momencie 5-4, więc tragizmu nie ma, ale no cóż, poradzić, jakoś trzeba sobie po prostu w tej broni również radzić, tak? Okej, okay, proszę Państwa. Chodźcie, moje tej. Ty... Dobra, dostał. Ajt, no niestety, no nie. Ogólnie shotgun nie ma szans, raczej z karabinami. Typu na przykład AK, RPK i kraj, tak i inne bronie, bo jestem w tym momencie na strzała niestety, tak? Dla nich. Jeżeli trafią w moją główkę, to po prostu ja leżę i nie mam co ze sobą zrobić. No chyba, że podejdę, podejdę na blisko, więc wtedy jakieś tam szanse mam. Dobra. Ostańmy sobie na tej mapce, bo mi się już nie chce zmieniać, więc zobaczymy w takim razie sobie jak ta broń radzi sobie w warunkach, że tak powiem troszeczkę większych, na, na większych mapkach, aczkolwiek no to będzie tragiczne po prostu, no Będę musiał, tak jak powiedziałem, podchodzić na blisko i po prostu wtedy zabijać ludzi, bo innego wyboru raczej nie mam, ale no cóż. Cóż poradzić, nic się na to nie poradzi. Dobra, widzę, że jest dużo czerwony, więc sobie chodźmy na może na tych czerwonych. Może coś nam się uda w sumie ustrzelać, zobaczymy. Okej, okay. troszeczkę się sobie postrzelam i myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku, nie? Żeby po prostu nie przedłużać, bo sami widzicie, jak ta broń się prezentuje, tak? Wam właśnie tylko... Ach, ach. Ajdź, no, no mówię, bro nie ma szans karabinami, Bez, nie ma najmniejszych szans jak dla mnie, no niestety, więc tylko ten karabinek, tak jak już powiedziałem wcześniej, nadaje się tylko i wyłącznie na dystanse krótkie, aha, no to nieźle, ale okej, okay, w takim razie jest fajnie, bo powiem wam, że czerwoni do nas sami przyszli, więc nie jest źle, możemy sobie postrzelać. Skoro do nas fraki same przychodzą, no to czemu by sobie z nich nie skorzystać? Okej. Okay. Tam jeszcze chyba jest jeden do zabicia, więc sobie za chwilę może go ustrzelimy i będziemy happy, tak? Dobra, proszę państwa. Gdzie są przeciwnicy? Gdzie są moi przeciwnicy? Dobrze, chodźcie tutaj, kurczę, mi siatki ty wy moje, najdroższe. Okej. Okay. Prawdopodobnie będą za tą górką mi się wydaje, bo to jest właśnie droga do w wonych. Dokładnie, okej, okay. yy, pyk, 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 o, widzę, widzę ofiarę, widzę ofiarę, halo, nie strzelaj do mnie, kolego, ja chcę tylko cię zabić, pyk, pyk, pięknie, Bartek porobił, dwa hedziki, trafił, kurczę, patrzcie, jaki Bartek dobry jest, kappa, okej, okay, proszę państwa, dobra, no, chodźcie, fragi, pyk, aj, no, niestety nie trafiłem w główkę, no, no bywa, prawda, no, bywa, no, niestety. Okej, okay, dobra mm, Pyk, 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 chodźmy sobie jeszcze troszeczkę postrzelamy Łaj no, skoro po prostu do nas sami przychodzą, no to No tak powiem, mam ułatwione zadanie, jeżeli właśnie chodzi o fragowanie, bo Do nas sami przychodzą, jak już powiedziałem wcześniej No, no nie, nie bez, bez kitu, nie mam szans na bliskie dystanse Znaczy na dalekie dystanse ta broń nie daje, nie daje się do tego No niestety, taki jest po prostu a właśnie, może wyłączę chat, bo zapomniałem go ogólnie ogarnąć. Okej. Okay. pyk, 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 Gdzie są moje kurcze ofiary? Chodźcie do mnie. One chyba, oni chyba będą, oni chyba teraz będą prawdopodobnie kampić tylko i wyłącznie na, gór, na górce, więc to będzie troszeczkę utrudnione zadanie. No patrzcie, strzelam do niego, a on totalnie nie dostaje. No XD ta broń. XD ta broń. La 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 la. Dobra, zabity. Ale no. RPK, dobra, bez szans. Najmniejszych szans nie miałem. Bez kitu. Ale okej. Okay. Jeszcze troszeczkę sobie fragów. Gdzieś tak może myślę, że do 10 dojdziemy i zakończymy ten odcinek. 10 albo deadów, albo Albo deadów, albo właśnie. Fragów, nie? Dobra. Dobra, dwa, dwóch już mamy załatwionych, więc super. Teraz w takim razie ko szukamy kolejnych ofiarek, bo why not, why not, proszę Państwa. Gdzie jesteście, moje miesiatki czerwone? O, chyba tutaj kogoś widziałem? Nie, wydawało mi się, dobra. Chodźmy pełen, pełni normalnie wiarę, że coś nam się uda zrobić. Dobrze, headshot! Bardzo dobrze nam idzie, no on pomalutku. Dobra, pomęczmy sobie jeszcze tego naszego tutaj klauna. Pyk, ajdź! no niestety nie udało się, dobra. Jeszcze jeden frag lub trzy dedy i zakończymy sobie ten odcineczek. Po prostu, żeby no nie było tak, że ten odcineczek nie będzie poniżej 14 minut, nie? Bo tak przeważnie chyba test broni właśnie, jak dobrze pamiętam, to chyba tyle nam czasu właśnie zajmował, tak? Pyk, pyk. Na... nabiłem go? zabiję go, dobra. A jeszcze troszeczkę sobie pogramy, spodobało mi się, why not? I wam się to pra prawdopodobnie będzie podobało, że taki dłuższy troszeczkę odcineczek i mi się również będzie podobało, nie? Okej, okay. ale dobra, wiecie co? Co sumie to by było na tyle w tym odcinku, troszeczkę wam pokazałem ogólnie broń Jackhammer Lady, pokazałem wam również jego statystyki, jak się niego strzela, na jakie jest dystanse najlepszy i na tego typu rzeczy, więc jeżeli odcinek wam się spodobał, to nie zostawcie łapkę w górę, komentarze pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to się na, bie na bieżąco z materiałami oraz dawajcie znać w komentarzach pod filmem, jakie kolejne bronie właśnie mogę sobie ogarnąć na kolejne odcineczki. Aczkolwiek nie wiem, kiedy będzie właśnie kolejny odcinek z Blockade 3 d Ale ok, w takim razie to by było na tyle tym odcinku. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. No i trzymajcie się, cześć! Na razie, pa, pa wszystkim!